Ech, i kolejny film o skakunach. Dzień dobry widzowie, w dzisiejszym odcinku przedstawię wam pająka, który wygląda tak. Uroczy, co nie? W rzeczywistości nie robi aż takiego wrażenia, ponieważ wygląda on dokładnie tak. To jest ta sama samica, której ujęcie makro widzieliście przed sekundą. I myślę, że część z was może kojarzyć tego pająka, szczególnie po jego wyglądzie, no bo wygląd ma bardzo charakterystyczny. To, moi drodzy, jest skakun. Ale nie jest to taki zwykły skakun. Ogólnie ze skakunami mam już pewne doświadczenie i w swoim życiu i w historii tego kanału nagrałem o nich dobre kilka filmów. Natomiast zazwyczaj filmy te przedstawiały tylko jeden gatunek skakuna i nie był to ten gatunek. Może źle, tak. Otóż do tej pory na moich filmach przedstawiałem głównie jeden gatunek skakuna i był to skakun królewski, który jest najpopularniejszym gatunkiem skakuna w hodowli ze względu na swoją aparycję, ze względu na swoje ubarwienie, ze względu na to, że jest uważany za najbardziej uroczego pająka na świecie, no i ze względu na swoją dostępność i względnie, powiedzmy, jest to tani skakun. Czyli malucha możemy dostać, powiedzmy, za te kilkadziesiąt złotych, no i jest fajnie, mamy skakuna. No, skaczesz do mnie? Patrz, patrz, patrz. Jak skoczył mi na twarz w ogóle. Znaczy skoczyła, bo to samica. Co za mały ziomeczek. No, no. Tyle sięga od mojej twarzy. Już mniej więcej wiem, jaki ona ma zasięg skoku. No, przeuroczy stwór. Uwaga. Hop. Tak jest. Wytresowana. No i nie ma co się oszukiwać, skakuny królewskie faktycznie przyciągają hodowców ze względu na te swoje na przykład kolorowe helicery, które lśnią u samic, u samców, są piękne, błyszczące i tak dalej. No, hops. Ale dzisiaj nie będzie o skakunie królewskim, ponieważ to nie jest skakun królewski, to jest kompletnie inny gatunek skakuna. No to co to jest? To jest, proszę państwa, jeden z największych skakunów na świecie. Tak. To maleństwo jest jednym z największych gatunków, jakie możemy znaleźć na naszej planecie i ja nie żartuję. Ale zanim przejdziemy do samego pająka i do tego, co potrafi, to nakreślę wam plan odcinka, ponieważ ten pajączek będzie potrzebował nowego domu. Ja ogólnie przywiozłem go z zooegzotyki i przywiozłem ją w... Gdzie tu jest? O, w takim pojemniku, w którym no nie chciałbym jej trzymać, bo jest brzydki. Tutaj widać jeszcze pozostałości jej gniazda, które sobie stworzyła. Także ten pojemnik idzie do... wywalenia. Skakun ten zamieszka w tym terrarium. To jest swoją drogą terrarium, o którym kiedyś mówiłem i to terrarium to jest takie swoiste dzieło sztuki. Ono jest wykonane na milimetry, bardzo szczegółowe i świetnie się nada do tego pająka ze względu na pewną cechę, którą posiada, ale o tym zaraz. Z tym, że żeby tego pająka tu umieścić, no to najpierw musimy wyeksmitować tego lokatora, który aktualnie się tu znajduje i to będzie też fragment tego filmu. Więc najpierw przedstawimy... Gdzie on? Aha, tu jest. Najpierw przedstawimy sobie tę panią. Ona jest taka... Ojej. Najpierw przedstawimy sobie skakuna, potem zrobimy przeprowadzkę tamtego pająka, no i wprowadzimy ją do nowego terrarium. Uwaga, cenna informacja. Jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek się spyta, czy takie skakuny gryzą, to odpowiedź brzmi tak. Normalnie przed chwilą bezczelnie uchlała mnie w koniuszek palca. Ale nie bolało, w sensie nawet nie mam śladu, bo to wiecie, to te, takie pająki, no ciężko jest nawet, żeby przebiły ludzką skórę, ale normalnie mnie upitoliła w palca. Co za wredna jędza. Przede wszystkim zacznijmy od tego, jak on się nazywa. Jest to skakun o nazwie Hyllus diardi i nie ma, z tego co wiem, polskiej nazwy, natomiast on należy do rodzaju Hyllus, który na całym świecie zrzesza około tam 70 gatunków, powiedzmy. I co ciekawe, rodzaj Hyllus występuje też w Europie, między innymi w Grecji możemy spotkać jeden gatunek. Natomiast głównie jest to rodzaj typowo tropikalnych pająków, one występują w większości w Afryce i sporo z nich można spotkać na przykład na Madagaskarze, ale część występuje też w południowo-wschodniej Azji i między innymi w południowo-wschodniej Azji występuje też ten gatunek. I jego zasięg występowania to jest tam, z tego co pamiętam, Laos, Birma, Indonezja i tak dalej, i tak dalej. Także typowy tropik i o tym też trzeba pamiętać, jeśli sobie trzymamy takiego skakuna, nie? To znaczy, że trzeba mu dać jakieś tam odpowiednie warunki, żeby on sobie żył tak, jak żyć powinien. Czyli w zdrowiu i długo. Skoro jest to skakun, no to na logikę będzie posiadał wszystkie cechy, które definiują tę rodzinę pająków, a rodzina nazywa się skakunowate, czyli salticidae. I faktycznie tak jest. No te pająki po pierwsze skaczą, to jest ich metoda polowania, metoda czasami przemieszczania się. I tutaj ciekawostka. Pokażę wam, bo udało mi się nagrać jego skok, w sumie jej skok w slow motion i to nagranie perfekcyjnie oddaje to, że zawsze, ale to zawsze przy takim skoku skakun posiada coś, co się nazywa nić asekuracyjne, no bo on jak wszystkie inne pająki plecie nić. Tylko, że nie robi z nich konstrukcji takie jak na przykład robią krzyżaki, czyli wiecie, no taka pajęczyna kolista rozpostarta pomiędzy krzakami. Skakuny używają jej w zgoła innym celu, po pierwsze do zrobienia sobie gniazda, a po drugie jako asekuracja i właśnie taka asekuracja jest zawsze wypuszczana, to jest po prostu nic
nitka przytwierdzona do podłoża, która teraz mi się rozciąga pomiędzy palcami. I gdy skakun wykonuje skok, to zawsze, ale to zawsze taka nitka jest za nim rozpostarta. I hops. I tutaj też jest. I teraz ja ją widzę pomiędzy moimi palcami. Nie wiem, czy wy ją będziecie widzieć. Szczerze wątpię, to powinna być na czarnym tle lepiej widoczna. Także skakuny skaczą, to jest dość oczywiste. Druga bardzo charakterystyczna cecha skakunów to są ich oczy, a szczególnie te dwie pary, które lampią się w nas i które widać na praktycznie każdej fotce skakuna, jaką możecie znaleźć w internecie. Oczy to jest chyba najbardziej sztandarowa cecha tych pająków. To właśnie oczy nadają im ten taki, nazwijmy to inteligentny wygląd, to oczy sprawiają, że one są bardziej uznawane jako pluszaki, aniżeli, nie wiem, jakieś stawonogi, czy jakieś pająki, czy jakieś takie obrzydliwe stwory. No bo jak porównamy sobie na przykład takiego kątnika i takiego skakuna, no to zdecydowanie skakun wygląda bardziej przyjaźnie i to wszystko dzięki swoim oczom. Dodatkowo, jeżeli już mówimy o tym całym ich byciu uroczym, to te skakuny, czyli Hyllus diardi, a szczególnie samice, posiadają coś, co nadaje im no jeszcze bardziej komiczny wygląd i są to takie kępki włosów, które wystają z boku ich głowotłowia. I to wygląda trochę jakby one miały albo mini różki, albo takie śmieszne rzęsy. No wygląda to przekomicznie i naprawdę, jeżeli spojrzymy z bliska na przód takiego skakuna, no to to zwierzę jest po prostu wyjątkowe i takie faktycznie na tle innych pająków kumate. No patrzcie. Pokażę i... hop! Proste, nie? No, może nie jest tresura skakuna, no ale który inny pająk mi tak zrobi? Jeżeli ktoś by... O, teraz macha łapkami. To jeszcze jedna informacja, jeśli chodzi o takie skakuny. Jeżeli ktoś chciałby zacząć hodowlę ich, to dwa protipy. Po pierwsze, lepiej kupić większego niż mniejszego skakuna. Po pierwsze, mniejszy skakun, no to jest mniejszy skakun, on jest maleńki. A po drugie, mniejsze skakuny są dużo bardziej wrażliwe na potencjalne błędy hodowców. Taki duży skakun to jest w sumie nic trudnego w hodowli. Wystarczy zraszać, dawać jeść i on żyje. A ile żyje? No tak mówi się, że około 2-3 lat taka samica będzie żyła, samiec troszkę krócej. Więc jak na pająki jest to dość sporo. Drugi protip, jeżeli chcielibyśmy dokładnie takiego pająka hodować, czyli taką samicę z tego gatunku, no to trzeba się nastawić na pewien koszt, tak? I w tym przypadku tego pająka kupiłem za 450 zł. Ile? Czy to dużo, czy to mało, to każdy musi sobie sam odpowiedzieć. No według mnie było warto, no bo sami tylko spójrzcie. Fakt faktem, że z tego względu, że te pająki nie są jakieś bardzo dostępne i faktycznie są to dużo rzadsze pająki niż na przykład skakuny królewskie. No to za tym idzie też ta cena, niestety. To teraz tak, panią odkładamy i ona zrobimy tak, żeby zeszła z tego. No, zejdź. Okej, dobra, jest git. I tu trzeba uważać, bo zobaczcie, za nią się zawsze ciągnie nitka. Więc nie możemy sobie tak od razu, jak na przykład położymy ją na ziemi, znaczy w tym przypadku na biurku, to nie możemy od razu zabrać palca, bo po prostu ją pociągniemy za sobą. Także na to trzeba uważać. O, znowu. I teraz co nam będzie potrzebne? Potrzebny będzie ten pojemnik, bo tutaj wyląduje aktualny lokator z tego terrarium. Potrzebny jest jakiś kawałek korka, jakieś tam pierdółki. Ten pająk nie idź tutaj. I narzędzia i trochę innych pierdółek. Kurczę, może ją spakujemy, żeby jej skrzywdę nie zrobić. To co wywaliłem. O, dobra. O, dobra. I chodź tu. No, tam idziemy, tam. Obsługa skakunów jedną ręką to jest gehenna, serio. No, idźże tam. Tam idź. No. Uf, udało się. Potrzebne mi na pewno jest to terrarium, bo tu będzie zabawa i ganianka, coś czuję. No i jadymy z tym koksem. Po pierwsze, przygotujmy ten pojemnik na nowego lokatora. I tutaj jest pojemnik z rozrobionym włóknem kokosowym, więc po prostu robimy tak. Swoją drogą, jeszcze jedna ciekawostka na temat tych skakunów. One mają straszny dymorfizm płciowy, znaczy bardzo widoczny. To, co widzieliście, to wszystko to jest samica. Samce wyglądają kompletnie inaczej, są dużo mniej tak urokliwe, nazwijmy to, i wyglądają bardziej strasznie. Dodatkowo mają ogromne helicery, szczególnie jak są dorosłe. Więc no, można by uznać, że są to dwa kompletnie różne pająki. I tutaj mi się nasuwa taki bardzo słynny film z samcem pająka z rodzaju Hyllus. Tu go wam puszczę. I właśnie tak, to jest dokładnie samiec do tej samicy. Znaczy, o ile to jest ten sam gatunek, bo jest tych gatunków dużych kilka. Także samce to jest kompletnie inna bajka, no ja mam samicę, no i samicą tutaj operujemy. To jest gotowe. Teraz kolejna sprawa to jest, robimy tak i dom dla nowego pająka gotowy. Ta-da. To trzeba odłożyć. Trochę takiego backstage'u będziecie też mieli, tak podejrzewam, jak to wszystko tu wygląda. Może jeszcze zrobimy lepsze światło. W tym terrarium, które jest trochę osrane i które trzeba będzie wyczyścić, o, między innymi to jest kupa,
Siedzi pewien pająk, który bodajże, o ile pamiętam, występuje chociażby w Gujanie francuskiej. I on nie jest jakiś super silnie jadowity, ale jest piekielnie szybki. Tutaj, jak sami widzicie, jest wejście do jego gniazda. I problem jest taki, że on siedzi tutaj, na samiutkim spodzie. Także pomysł jest taki, że wyjmujemy całą jego tubę, no i zobaczymy, co się stanie. Jak wyleci, to się tutaj posramy wszyscy. No i co? I gdzie jest pająk? O, dobra. Pająk siedzi w środku. Nie zobaczycie go, jest za ciemno. Ale to jest dobrze, to jest bardzo dobrze. Tu są jakieś syfy, stare pajęczyny, także to jest do czyszczenia elegancko. I z kolei w tym momencie chyba zrobimy to tak, że to wyjmiemy, a wsadzimy po prostu całą tubę razem z pająkiem. Chociaż z drugiej strony chciałbym go wam pokazać, ale nie wiem, czy jest sens wyganiać tego pająka, bo jak on zacznie biegać, no to... A, zresztą, co mi szkodzi? No. Oho, wybiegł, ale nie zaczął biegać, więc nie jest źle. No, sam pająk jest taki, także jest przecudny i chyba jest przed wylinką, bo on powinien mieć bardzo, w sumie nawet nie wiem, czy on, czy ona, chyba on, powinien mieć bardzo, ale to bardzo fioletowe helicery, ale takich nie ma. Także zakładam, że jest mocno przed wylinką i dlatego taki siedzi skulony, a ja go bezczelnie wygoniłem. No i powinien też mieć troszeczkę bardziej zielony odwłok niż ma teraz. Dobra, to robimy tak, że nie stresujemy go i tak, żeby nam nie spierdzielił. I to mi się chyba nie zamknie, także trzeba to zrobić tak... A może i się zamknie? Dobra, próbujemy. Zamknie się, na chillu. Fajnie, to jest dobry znak, że to się udało, to już jest, wiecie. No to teraz przyjemniejsza część, czyli ja czyszczę terrarium i wracamy, jak będzie już w miarę ogarnięte. Dobrze, po 20 minutach intensywnej pracy udało mi się doprowadzić to terrarium do stanu względnej użytkowalności. To znaczy wymieniłem podłoże, wyczyściłem je i trochę przearanżowałem, tak żeby skakun miał tutaj fajne warunki do życia. I teraz uwaga. Jak pamiętacie, na początku filmu wspomniałem, że to terrarium będzie się idealnie nadawać dla skakuna i jest ku temu powód. A powód jest taki, że zobaczcie, to jest pojemniczek, który on miał poprzednio i tutaj jest jeszcze ślad po jej poprzednim gnieździe. I właśnie to jest jedna z cech skakunów, że one to gniazdo praktycznie zawsze, może nie zawsze, ale w bardzo wielu przypadkach robią tu, przy górnej krawędzi. A to terrarium ma taki dodatkowy kawałek szyby, który zapobiega temu, że jeżeli pająk zrobiłby gniazdo w tym miejscu, to ja otwierając to terrarium mu zniszczę to gniazdo. A jeżeli jest ten kawałek szyby, no to nie zniszczę mu tego gniazda, ponieważ gilotynka jest trochę z przodu. Więc pełen luz i ten skakun tutaj może bez problemu gniazdo tworzyć. Także skoro już mamy nowy dom, no to pora wrzucić tę kruszynę i zobaczyć, jak ona się tam zaklimatyzuje. Weźmiemy ją, tak? No chodź, 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 chodź. Okej, dobra. Jest na paluchu. To teraz robimy pyk. Może wejdzie. Albo i nie. Robimy skok. Ha! Wiedziałem. Dobra, jest. Tam się kryje za krzakiem. No i to by było na tyle. Skakun już w nowej chałupie. W ogóle dajcie znać, czy podoba wam się to terrarium, bo może tego nie widać, ale tutaj absolutnie wszystko jest, no poza skakunem, sztuczne. To znaczy ta tilancja, ta tło, to wszystko są sztuczne roślinki, bo po prostu nie chcę tu dawać żywych, bo umrą mi. Niestety, tak bywa. Także dajcie znać, co sądzicie na temat samego pająka, no i czy oczywiście film wam się podobał. A ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym materiale. Hej!